Mieć Porsche to marzenie i małych, i dużych chłopców. Jak zacząć przygodę z Porsche? Dzisiaj pokażemy samochód, który jest doskonałym sposobem na to, żeby wejść do krainy Porsche. Oczywiście, jeżeli mówimy o nowych samochodach. Przed Wami 718 Cayman. Czy spełnia pokładane w nim nadzieje? Zobaczmy. Jeździmy podstawowym Caymanem, samochodem, który ma tylko 2 litry pojemności. Silnik czterocylindrowy, bokser o mocy 300 koni mechanicznych. Dużo, niedużo, można powiedzieć, że niedużo, biorąc pod uwagę, że Honda Civic Type R ma 320 koni, Golf RK też ponad 300, więc dzisiaj taka moc nikogo nie powala na kolana, ale w tym samochodzie, zresztą w Porsche w ogóle, moc gra drugą, a często trzecią rolę, dlatego że inżynierowie Porsche słyną przede wszystkim z maestrii, jeżeli chodzi o podwozie, o zawieszenie, o sposób prowadzenia, o sposób czucia tego samochodu. To auto napędzane jest na tylne koła. Nie należy się bać tego napędu, bo w wykonaniu Porsche ten napęd na tylne koła oznacza niesamowitą przyczepność, którą bardzo, bardzo trudno zerwać, szczególnie przy tej optymalnie określonej mocy. Tym samochodem świetnie można bawić się na torze, świetnie można bawić się na krętych drogach z zakrętami. Zawieszenie nie jest hiperkomfortowe, bo jest to auto sportowe, to jednak zachowuje ten pożądany codziennie komfort. Można nim jeździć po mieście, można nim jeździć po drogach klasy B. Oczywiście trudno zjechać z asfaltu, chociażby ze względu na zmniejszony prześwit, ale to jest chyba jedyny minus, jeżeli chodzi o zawieszenie tego samochodu. 718 Cayman jest autem kompletnym, autem sportowym, które odpowiada na wszystkie potrzeby, jeżeli szukamy czystego samochodu sportowego, który da czystą, prawdziwą radość z prowadzenia. Stosunkowo skromna moc, powiecie, 300 koni mechanicznych, ale osiągi z pakietem chrono są bardzo zacne, bo 4,7 do setki, aż 275 km prędkości maksymalnej, tym się można pochwalić wśród znajomych. W zalewie czarnych, szarych, srebrnych samochodów, białych, granatowych, kolor Lava Orange jest fajnym, wyróżniającym się lakierem. Oczywiście nie jest zbyt tani, bo kosztuje trochę ponad 10 tysięcy, ale za to prawie każdy za tym samochodem się ogląda, mimo że nie jest to supercar prawdziwy, nie jest to 911. Ważne szczegóły w przypadku tego egzemplarza Caymana. Ten element, czyli lakierowane w kolorze Lava Orange spryskiwacze do tych wspaniałych świateł, to kosztuje 900 zł. Mamy tutaj koła 20-calowe, które oczywiście felgi robią świetne wrażenie, ale w porównaniu z 911 te tarcze wyglądają tak bardzo, bardzo skromnie, szczególnie tutaj przy tylnych kołach, gdzie ta felga bardzo kontrastuje z tą tarczą hamulcową i z tym niewielkim zaciskiem. No ale co zrobić? To podstawowa wersja tego samochodu. Ten ciekawy element, czyli numer 718, którym możemy też otworzyć bagażnik, to lakierowanie kosztuje dokładnie 666 zł. Sporo, no ale pamiętajmy, że jest to Porsche. Wszystkie te dodatki, ten błyszczący plastik w zderzaku, błyszczący spoiler, czy wloty lakierowane na ten piano black kolor i czarne klamki, to wszystko też wymaga dopłaty. Na pewno w podstawie nie dostaniecie ani takiego świetnego koloru, ani tych wszystkich dodatków. Za to dostaniecie tą doskonałą bryłę, która jest zwarta, sportowa, no i też są w
stenione tak w Porsche, te biodra poszerzone nad kola, dzięki którym ten samochód wygląda tak bardziej drapieżnie, poważnie i sportowo. Fascynujące jest to, że ten sportowy samochód jest tak bardzo praktyczny. Chyba ktoś, kto produkował to auto, albo musiał być kobietą, albo musiał mieć bardzo dużo do czynienia z kobietami, bo do tego auta można zapakować tyle fatałaszków, że to jest szok. Mamy powierzchnię tutaj za siedzeniami, mamy tutaj kawał kufra, mamy schowki, no i mamy jeszcze bagażnik z przodu, który zaraz Wam pokażę. Ta-da! Do przedniego kufra wejdzie nawet dorosły facet i nie musi być joginem, bo ja tym joginem nie jestem. Jest tego miejsca naprawdę tutaj dużo, więc też z przodu zapakujecie się na fulla. Porsche 718 Cayman uznawane jest za Porsche dla tych, którym się trochę gorzej powodzi, czyli dla tych, których nie stać na 911. Czy tak jest w rzeczywistości? Nie, ponieważ są to zupełnie inne samochody, moim zdaniem, przeznaczone do innego klienta. Jeden i drugi ma swój sens istnienia, jeden i drugi jest innym samochodem. Jest to bardzo dobry sposób na rozpoczęcie przygody z tą marką, dlatego że podstawowy 718 Cayman kosztuje 248 tysięcy złotych, co wydaje się całkiem rozsądną kwotą, jeżeli chodzi o tą markę. Ale oczywiście pamiętajcie, że konfigurator kusi, jeżeli usiądziecie przed komputerem i zaczniecie dodawać różne rzeczy, które Wam się podobają, to wyjdzie dużo, dużo więcej, jak w przypadku tego egzemplarza. W standardzie dostaniecie Caymana ze skrzynią manualną, sześciobiegową. Tutaj dostajemy skrzynię PDK, ośmiobiegowy automat, który dobiera biegi prawie zawsze świetnie do tego, czego od niego wymagamy. Ale mamy też łopatki na kierownicy, więc jeżeli wyjedziemy na tor, to wtedy możemy sobie sami strzelać nimi, kiedy tylko chcemy. Dodatkowym plusem z dwulitrowego boksera pod maską Caymana jest jego oszczędność, bo jest to auto bardzo, bardzo ekonomiczne, jak na auto sportowe. Jadąc podczas testu trasą S8, poruszając się po drogach lokalnych, spaliliśmy niecałe 9 litrów benzyny, 98 na każdą setkę. Z powiększonym bakiem, jaki mamy w tym samochodzie, oznacza to, że możemy tym samochodem zrobić 700 km na przykład, więc długa podróż w Polskę czy w Europę jest bardzo możliwa bez przerw na tankowanie, ewentualnie przerwy tylko i wyłącznie na odpoczynek, na kawkę, na jedzenie czy też na toaletę. Pozycja za kierownicą to idealne połączenie komfortu i sportu, bo siedzimy nisko, widzimy jednocześnie, co się dzieje przed nami, czujemy ten samochód, pedał gazu ustawiony jest prawie pionowo, jak w typowym sportowcu i tak też się tutaj czujemy. Wiecie, co jest fajne w tym samochodzie? To, że wciąż ma analogowe zegary, analogowy obrotomierz i prędkościomierz, który jest mniej ważny w Porsche. Świetnie to wygląda i tego jest mało w dzisiejszych samochodach, dlatego warto doceniać takie rzeczy. Fotele sportowe, wąskie, dobrze trzymające. Dla niektórych mogą być za ciasne, ale to auto sportowe, więc jeżeli coś tam tego, to albo trzeba troszeczkę diety, albo kupić inny samochód po prostu. Ktoś będący za pan brat z nowoczesną motoryzacją może być zaskoczony tym, co się dzieje w tym samochodzie, ponieważ mamy tu matowy plastik, nie ma błyszczącego piano black, koszmarnego, okropnego, kurzącego się, brudzącego się odpatrzenia. Są tradycyjne przyciski,
tradycyjne radyjko, w którym można odtwarzać płyty CD. Wiecie, co to są płyty CD? To takie błyszczące krążki z dziurką. I wsuwa się je tutaj i nagle leci muzyka. Tak, nie trzeba podłączać Apple CarPlaya, Android Auto. No i ten malutki ekranik, no sorry. Sorry, co to jest za ekran? To w mojej Nokii jest większy. Ta piękna skóra i te kontrastowe przeszycia to też jest za dopłatą. Chyba 13 tysięcy z tego, co pamiętam. To aluminium też jest za dopłatą. Ale na tym aluminium widnieje taki mały znaczek koktajlu, który się doskonale kojarzy z aktualną aurą. I tutaj ukryte są uchwyty na kubeczki z napojami. Tutaj sobie wkładamy kubeczek z kawą, herbatą, czymkolwiek tam jeszcze. Regulowane. Zamykamy i nie ma. Estetyczne, fajne i to jest taki mały szczegół, który ma znaczenie. Porsche 718 Cayman to świetny wybór na Porsche na początek. To jest bardzo dobry entry level dla fanów Porsche, dla tych, którzy chcą wejść i w końcu spełnić swoje marzenie posiadania samochodu tej marki. Zadowoli i faceta, i kobietę z przyczyn praktycznych i przyczyn estetycznych, jak widzicie, bo może być śliczny i może być w kolorze bardzo podobnym do paznokci waszej ukochanej. Podsumowując, naprawdę dobre auto, naprawdę dobre Porsche. Dziękujemy, że z nami byliście. Lajkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie nasze materiały. Zapraszamy do kolejnego odcinka. Na razie.